Witam, Franklin. Widziałem twoje CV, jest imponujące, masz wiele magistrów, ale wiesz, to nie wszystko w naszej branży. Trzeba jeszcze mieć własny talent, chęć do zabienia innych po prostu, a nie tu już siedział, nic nie robił, też tylko kwitki podpisywał, no. No jak, pasuje ci jaka robota? No inaczej bym tu nie przyszedł, nie? Mam taką nadzieję, no. To sprawdzimy ciebie zaraz. Jak czytałem twoje CV, powiem ci tak, jestem po prostu szczęśliwy. Prawie to się nie zasrałem, że mamy takiego gościa jak ty. Magister z matematyki i nie tylko. Ale nie ma to gadać, mam lepszego od ciebie, wiesz, jeszcze niedługo będzie profesor. Ale zdajesz sobie sprawę z tego, na co się piszesz. Wiem, co robicie. Wiem, że pan jest największym dupkiem w okolicy. I wiem, że potrzebujecie pracowników. Więc jestem. To bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś. Mam nadzieję, że będziesz mógł tutaj dobrze u nas użyć. Kasa jest taka średnia, ale jak się rozkręcimy, będzie jeszcze lepiej. To masz tutaj, podpisz papier, że się zgadzasz. Tutaj. No i witam w biurze. Joel! No, bierz skurwiela i do roboty. Papiery są, kasa jest już. No szybciej kurna, no ty czytasz. Szybciej kurna, no. A ty długo tutaj robisz? Pracuję tutaj od 2 lat. Wcześniej pracowałem w firmie inwestycyjnej Brutus, ale mnie wyrali. To jest twoje biuro. Tu będę pracował, tak? Tak. Tylko musisz pamiętać, że każdy w tej firmie to cwaniak. Musisz uważać. Tak ogólnie jestem Franklin. A ja Joel, ale mów mi Joel. A, słuchaj, mój kolega jest bramkarzem w pewnym burdelu. Mamy zniżki. Chciałbyś dzisiaj ze mną iść? Na pajęki? A, spoko. To cześć. I can burn a cigarette, spend a cigar too. But when it comes to dip and snuff, I simply flat refuse. Some people can take a pinch or two, put it in their mouth, do it up real juicy, and spit it all about. No, witam. Jestem Ray. Cześć. Ziomek Joela, no on czeka na nas kurde w knajpie teraz. Myśleliśmy, czy pójdziemy na dziwki, ale takie pierwsze spotkanie, no to lepiej się poznać przy piwie, nie? Wiem, no to na co czekamy? Chodź. Zadzwonię do Joela. Nie potrzeba, ja do niego zadzwonię. Dobra. No właśnie, no. Knajpa to zajebiste miejsce. A właśnie kurde, gdzie ty pracowałeś wcześniej, bo jakoś cię nie kojarzę, tam... Szef coś wspominał, ale gówno zapamiętałem. Szkoda gadać, nie ma o czym. Okej. Okay. Kurde, no nie odbierał telefonu Joel, no nie wiem, może srać. No kto woli. Podzwoniłem do niego, ale znowu kurwa zadzwonię, bo to jest bez sensu. Takie umawianie się, potem przychodzi, nie kurde. Kurwa mać! Oh shit.
shit, telefon, no kurde, przestraszyłeś mnie. To co, idziemy na to piwo? No pewnie, czekam na nas od pół godziny. Dalej panowie, ja już po tym ogrodzie w tym barze wyjeżdżam, nie pamiętam kogo. Co ty gadasz, Rek? Nie pamiętam kogo ja tam rukałem, ale nie. Dawaj, pogadaj. Zabij, pije, dawaj, lufa. Lufa, dawaj. Dawaj się. Da się. Jest, lecimy. Jeszcze mamy grupi. Dobra, tu mamy jeszcze. No. Dawaj. Dawaj, się mówiłeś. Nie mówiłem. Dobrze. Zwięźmy. Dobra, szalaj. Ale to już przyjąłem. Kurwa, nie ma wódki już. Potrójnie piłkarze, gdzie... Są to tylko dwa. W meczu udało się czerwone. To jak on się nazywa? A nie, za dużo liter. Czekaj, pójdę po kurwa. Pójdę po krupi. Wstawaj! Chłopaki, spokojnie. Rzygać będziesz. Dawaj, pijemy. Nie, ty siadaj. Wstawaj. Czekaj chwilę. No po wódkę! Dawaj kwity, kurno, co ty sobie myślisz? Mam dobre wieści dla ciebie. Nasza firma punktuje, masz awans, będzie dużo kasy, jeszcze na wszystko woda, dziwki, na wszystko masz kasę. Co on tam kurwa robi? Nie wiem. Tylko tutaj się podpisz, że się zgadzasz. Mówiłem, że wiem co robię. Wali ci z gęby, więc nie mów lepiej nic. No sorry, żartowałem. No, to dzięki. Z roku na rok moje życie było coraz lepsze. Nowsze fury, pełno kochanek, no i przede wszystkim duże zarobki. Niestety, po 2 latach wziąłem rozwód żeny. A jakoś teraz mi to zwisało. Jolly i Ray zostali moimi najlepszymi kumplami. Co dzień po pracy chodziliśmy na piwko i oglądaliśmy mecze. Jedyne co mnie dziwiło to to, że szef dał mi bardzo często urlopy. I czasami nie miałem względu na to, czego dotyczą rachunki naszej firmy. Dobra, pierdol się, wychodź! Kurwa, ja pierdolę, macie kurwa w dole. Dawaj, kurna, wypierdalać już! Wypierdalam! A za się pierdol, to cię zapierdolę zaraz! Kurwa. Dobra, ci siadaj, idę do sracza, mam sprawę. Co to kurwa jest? No, witam. Cześć. Jaka jest sprawa? No ogólnie powiem ci, że mecz nawet fajny, tylko może nie kibicuję żadnej z tych drużyn, ale mecz mi się bardzo podoba. Nie wiem jak tobie.
O, ja pamiętam, ostatnio byłem tak najebany w człowieku. Tu leżałem, kurwa, najebany. Te głośniki ci mówię, świetna sprawa, świetna sprawa. Tak muzyka napierdala w uszy z tych głośników, człowieku. Cud natury. A co z tym meczem właśnie? Z kim jesteś? Nie, ja chyba za Chelsea w tym wypadku jestem. Tak, tak. Nie jestem może, nie jestem w Blue is the color, football is the game. Jezu, położę się. Najebałeś się tym jednym piwem? Jakim jednym, człowieku? Słyszałem, że dostałeś kolejny awans, tak? No, pnę się w górę, jak to mówią. No, ja nic nie mówię, ale... Ale co? Zdobyłeś bardzo duże zaufanie Lukasa. Wszyscy ci zazdroszczą i niezbyt za tobą przepadają. Po prostu stara się w pracy i tyle. Nie rozumiesz. Lukas produkuje ogromne ilości broni na potrzeby państw arabskich. Ma bardzo dużo kontaktów w rodzinach mafijnych. Nikt go nie może tknąć, dlatego nie mieszaj się w jego sprawy. No ja mam to w dupie. Jestem wolny, nikt mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Zrobisz jak chcesz, ja tylko cię ostrzegałem. Dobra, mam spotkanie na 16, muszę spać. No, cześć. Taka wielka mafia, ta? Zobaczymy. No. Witam. Cześć, szefie. Mamy niestety mały problem. Ja pierdyle, znowu problemy, kurwa! Zrób coś z tym, a nie! Spokojnie, szefie, jeszcze nawet nie wiesz, o co chodzi. No to powiedz mi, o co chodzi. Ten nasz nowy pracownik, Franklin. No to jest, kurwa, niby nie tak. No dobrze, wszystko robi, no. Ostatnio, kiedy odnosił nasze tajne akta... To co zrobił, kurwa? Skurwiel mnie zajrzał. Ja pierdolę. No nie, no i teraz jeśli ktoś się o tym dowie, to mamy przerąbane. No tak, trzeba zajebać gościa i tyle. No to weźmiesz jednego z naszych, pójdziecie i go zajebiecie. Może być Donovan, to niezły skurwiel, on się zna na takiej robocie. O, to mi pasuje, tylko jak najszybciej, profesjonalna robota, zero śladów, kasa będzie i wszystko. No dobrze, szefie. Postaram się. No mam nadzieję, no. No właśnie, wczoraj się spotkałeś z Joelem i co on ci coś mówił? No mówił mi, że z tą firmą jesteś nie tak, jakieś przekręty. Ten szef w ogóle jest jakiś zjebany. Szkoda gadać. Co on pieprzy, nie słucha się go, to ci powiem, nie? Ta firma jest po pierwsze uczciwa, po drugie my jesteśmy zarąbiści. No poza kilkoma wyjątkami, bo słyszałem, że masz spinę z Donovanem i że no, on cię nie lubi. Troszkę nie tak. Siema. Cześć Donovan, siema. A właśnie, no my tu siedzimy, a gdzie ty idziesz teraz? Ja idę do domu. Ej, no to może go odprowadzimy, bo ja tam mam po drodze i ty, nie wiem. Ty wiesz, właśnie żona do mnie przyjechała. No nie krzań głupot, no chodź kolegę Donovan. Donovan jest najlepszym kolegą. Ty, ale serio muszę iść. Ale ty, co ty krzanisz, słuchaj, odprowadzimy tylko Donovan. Kurwa, żona do mnie dzwoni, no muszę... Spadać, sorry. Ale Donovana raz kolegę z pracy odprowadzi do domu, no cholera jasna. Tylko ten jeden raz. No tak, no bo słyszałem, że grasz w kręgle. Grasz jeszcze? Grałem jeszcze, cały czas. Jedziemy ostro w kręgle. Czekajcie, muszę się oddać. Dobra, spoko. To szczaj tam szybko, kurde, nie ma czasu. Nie mamy dużo czasu. Szybciej Donovan, no kurde. Rozbę gnoja.
kurwa. Rej, załatwiliście go? Rej Donovan już latają z aniołkami. To jest kurwa, to ty sobie myślisz. A taki jesteś? A to dobra, zaraz ci wpierdolą inni i zobaczysz. O to dawaj kurwa, zobaczysz, twoja rodzinka skończy życie, ty razem z nią. No no nara kurwa, do jutra jak tak ci wpierdolimy, że zobaczysz. Wpadłem po uszy w gówno, musisz mi pomóc. Co zrobiłeś? Jak unosiłem sterty akt, ciekawy byłem, zajrzałem do nich. Znalazłem tam parę ciekawych rzeczy. Boję się, że chcą mnie zabić. Mówiłem, żebyś nie robił nic głupiego, ale i tak zrobiłeś. I co masz zamiar z tym zrobić? Zabiję tego sukinsyna, a reszta padnie jak domek z kart. Potrzebujemy do tego dużo broni. Ale znam człowieka, który może nam pomóc. To dobrze. Siema, Mike. No siema, na chuj mi zawracasz dupę? Potrzebujemy człowieka, który lubi sobie postrzelać. No rozumiem, a co to ma być? Znasz Lukasa Bronsona? No znam. Chcesz się z nim napierdalać? Mamy sporą ekipę. Ty, ja i Franklin. Ja nie chcę brać w tym głównie udziału. No znajdźcie sobie kogoś innego. Majki, pamiętaj, że masz u mnie dług. No dobra, Chris przyszykuje nam broń. No i zajebiście. Idziemy dzisiaj na dziwki? Nie mogę, mam dzisiaj siłownię. A, okej. Siema. Gadałem z Mikiem. I co? Powiedział, że mamy iść do Chrisa po broń. Do Chrisa Żirianowa? Tego psychopaty? Podobno zabił ostatnio swoich klientów. No tak, ale ponoć ostatnio się uspokoił trochę, już niby nie zabija. No tak, każdy lubi sobie postrzelać, ale nie umierać. No raczej, Amerykę kurwa odkryłeś. Musimy mieć spartańską wolę walki i odwagę. Co? Nie no, zgrywam się. Rozwalamy tych skurwysynów. It's not as if it's gonna kill anyone. If there's no victim, then there's no...
Chris ma najlepszą broń w mieście. Nie wątpię. No, zobaczymy. Czekałem na was. Brakuje tylko dupeczek. Które że gówno i się zajebiście śmierdzi. Dobra, daj tą broń. A na pewno chcecie dostać tą broń? No tak, dawaj. A na pewno? No na pewno. Na pewno chcecie dostać tą broń? No tak, kurwa, chcemy tą broń, dawaj. Proszę bardzo. Sami sobie skołujemy tą broń. Dobra, idziemy do Łukasa. Damy radę we dwóch? Mam w piwnicy trochę gnatów, powinny się przydać. Dobra. Szybujemy się, kurwa, na nich! Na pozycję. No pojebało cię, idź do tyłu bardziej. O kurwa! Już po tobie skurwielu. Pracę i wszystko, teraz się odwdzięczasz? Co ty sobie myślisz? Teraz cię rozwalę, zobaczysz. Po wszystkim. Chyba. Gdzie udostępnimy te dane? Udostępnimy je w sieci. Tak się załatwi, frajeru, chodź. Wiesz, że nawet jeśli zabiliśmy Lukasa, to ludzie powiązani z firmą będą chcieli cię zabić. A na to nie mogę pozwolić. Co ty kurwa robisz? Nie możesz tego zrobić! Jeśli cię zabiję, darują mi życie. Powiem, że zabiłeś Lukasa i próbowałem cię powstrzymać. Shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights making me blind. All of your pleasures catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. Check myself before I get what I want.